Dobry wieczór. Wiadomość o tragicznym wypadku otrzymaliśmy ze Stanów Zjednoczonych. Here's Kadoka. Away from Beanie. Dana. Oh yes. W wypadku samochodowym w Stanach Zjednoczonych zginął jeden z najlepszych polskich piłkarzy, Kazimierz Dejna. Przez wiele lat był zawodnikiem warszawskiej Legii, z którą dwukrotnie zdobył mistrzostwo i Puchar Polski. W latach 70. był filarem naszej reprezentacji narodowej, która wywalczyła złoty medal na Igrzyskach Olimpijskich w Monachium. W finale strzelił obie bramki Węgrom. Dwa lata później grał w narodowej drużynie na Mistrzostwach Świata w RFN. W kraju piłkarzem roku wybrano go czterokrotnie. Był trzecim piłkarzem Starego Kontynentu. 102 razy grał w reprezentacji, strzelił 45 bramek. Dziś w Warszawie na Mokotowie w okolicy Skoczni po raz pierwszy zabrzmiał dzwon pokoju. To dar dla mieszkańców stolicy od Światowego Stowarzyszenia Dzwonów Pokoju z Tokio. Jest to replika dzwonu z Hiroshimy. Pozostałych 6 rozrzuconych jest po świecie, m.in. w Japonii, Berlinie Wschodnim, Ankarze i przed siedzibą ONZ-u w Nowym Jorku. W zachodnio-niemieckim mieście Münster zamach na 2 żołnierzy brytyjskich. Ostrzelano ich, gdy wracali z przepustki do koszar. Zostali ranni. Sprawcami tego aktu terroru są członkowie Irlandzkiej Armii Republikańskiej. W Ulsterze zaś w wyniku strzelaniny zginęły 2 osoby. Również w tym przypadku odpowiedzialność ponosi IRA. W Panamie zaprzysiężono nowego prezydenta, 50-letniego Francisco Rodriguez'a. Urząd ma sprawować tylko przez najbliższych 6 miesięcy i przygotować w tym czasie wybory. Po zerwaniu przez Stany Zjednoczone stosunków z Panamą, swych ambasadorów wycofały stamtąd również Wenezuela, Peru, Urugwaj, Kolumbia, Brazylia, Chile i Argentyna. Już 2/3 terytorium Libanu jest polem bitwy. 28 osób zginęło, prawie 150 odniosło rany. Ludność nadal ucieka z terenów objętych walkami. W ostatnich miesiącach Bejrut opuściło ponad 700 tysięcy mieszkańców. Na kosmodromie Bajkonur finał przygotowań do kolejnego lotu kosmicznego. Ważący 7 ton statek kosmiczny połączono z korpusem rakiety. Od precyzji tej operacji będzie zależało bezpieczeństwo kosmonautów podczas startu. Nastąpi on za kilka dni. Na orbitę poleci 2 z 4 przygotowujących się kosmonautów. Ich podpis na protokole przyjęcia statku zakończył przygotowania. Przy tej okazji konstruktorzy mówili, że radziecki przemysł zbyt wolno wprowadza technologie niezbędne w kosmonautyce, a z drugiej strony naukowe osiągnięcia z kosmosu zbyt wolno adaptowane są na Ziemi. Mi-24, nowoczesny helikopter bojowy przeznaczony m.in. do walki z czołgami. Maszyny tego rodzaju walczyły w Afganistanie. Są tam używane nadal, tyle że wśród załóg nie ma już radzieckich żołnierzy. Na centralnym aerodromie w Moskwie otwarto wystawę wojskowego sprzętu latającego. Każdy chętny może obejrzeć najnowsze modele śmigłowców, samolotów transportowych, bombowców i myśliwców wraz z wyposażeniem. Związek Radziecki rezygnuje z przesadnej sekretności w dziedzinie uzbrojenia. Wizyty amerykańskich i zachodnioeuropejskich specjalistów na radzieckich poligonach nie budzą już sensacji. Ze sprzętem bojowym rodzimej produkcji mogą się również zapoznać sami mieszkańcy Związku Radzieckiego. Paradoksalnie bowiem często łatwiejszy dostęp do odpowiednich danych i schematów mieli ludzie na Zachodzie, gdzie bez trudu można nabyć specjalne katalogi. Dziś salę kongresową w Warszawie wzięłyby we władanie wyłącznie dzieci, gdyby nie dorośli, którzy również chcieli zobaczyć i usłyszeć wspaniały dziecięcy chór Piccolo Coro del Antoniano z Bolonii, którym kieruje pani Marielle Ventre. Chór mógł w tym czasie pojechać do Japonii. Wybrał Polskę. Miło nam. Oto złoci medaliści pierwszego dnia finałów zapaśniczych Mistrzostw Świata w stylu wolnym w szwajcarskiej miejscowości Martini. 52 kg Valentin Jordanow, Bułgaria. 68 kg Borys Budajew, Związek Radziecki. 74 kg Kenny Manday, USA. 100 kg Ahmed Atabow, Związek Radziecki. I kategoria najcięższych zapaśników 130 Ali Reza Sulejmani, Iran. Jak dotąd najwyższe miejsce z Polaków przypadło Krzysztofowi Walencikowi. Zapaśnik GKS Tychy w kategorii 74 kg zajął 5. miejsce. Magnificent.
Raz na 4 lata żeglarski szczyt, wielkie załogowe regaty Whitbread Round the World Race. Na starcie stanęło kilkadziesiąt jachtów, m.in. z Australii, Wielkiej Brytanii, Stanów Zjednoczonych i po raz pierwszy ze Związku Radzieckiego. Najlepsi żeglarze, najwspanialsze jachty i do pokonania ponad 27 tysięcy mil na trzech oceanach. Zwycięzcę poznamy pod koniec maja przyszłego roku. Wielkim finałem w Monte Carlo zakończył się tegoroczny cykl meetingów Grand Prix. Podobnie jak w roku ubiegłym w łącznej punktacji zwyciężyli Marokańczyk Saïd Awita i Rumunka Paula Iwan. Wczoraj porażek doznali m.in. Karl Lewis, Harry Butch Reynolds, Siergiej Bubka i Roger Kingdom, który tym samym zaprzepaścił szansę na końcowy sukces. Z Polaków Mirosław Chmara czwarty w łącznej punktacji tyczkarzy, a Agata Karczmarek siódma w skoku w dal. W sobotnim wydaniu to wszystko. Dziękujemy Państwu. Do zobaczenia.